Siema, siema widzu, witam cię, przygotuj się, w lewą rękę oczywiście GBS-a, prawą weźcie sobie kabanosa, tak wiecie, tak klasycznie, oraz czołem zostawcie lajka, bo 35 tysięcy lajków równa się kolejny odcinek z tej serii, ja bardzo lubię nagrywać, to jest po prostu moja ulubiona seria, nie... No to tak, no, cringe'owe YouTube shorts, że tak to powiem, bo to słowo na te ting-tongi, o, mogę cringe'ową nazwę do cringe'owej serii mówić, bo ting-tongi według mnie jest cringe'owe i podrypane od islamu, ale użyjmy ting-tongi, bo wtedy przynajmniej nie będzie żółtego dolarka. Wydaje mi się, że to jest 200 IQ, napiszcie to w komentarzu. No i widzę, jeżeli nie masz suba, to jesteś debilem. No i dobra, oglądamy cringe'owe TikToki. O nie, czy to jest, czy to jest Krzychu z ekipy? Flex na pieniądze. O co chodzi z tym Krzychem? Czemu tyle Krzycha jest? Mnie zawsze ciekawiło, jak takie coś dostać w ogóle. Jak taki wydruk wielkiego człowieka dostać? No w diable, wejść nie graj debilu w CS-a, no. Jak dostać takie coś? Jak się takie coś otrzymuje w ogóle? Ja nie wiem. To się drukuje po prostu w drukarce, różne części się przykleja na karton, czy jak? Bo ja chciał sobie na przykład zamówić Naruciaka wielkiego. I jak go zamówić? Jak śpiewa nauczyciel muzyka? No nie, to jest ta z niebieskimi włosami. To jest znak rozpoznawalny, że tak powiem, cringe'u. Po prostu to jest ta, co ustawia sobie pranki na TikToku. Arkadio, lubię bad girl, Natalia. Oni mają jakąś dramę chyba, nie? Ten Arkadio z tą nad... Nie, dlaczego ja się zagłębiam w jakieś dramy tiktokerów cringe'owych? Nie mam pojęcia. Ale wiem, że ma jakąś dramę czy coś tego typu. Jakby kto pytał? Wiem, nikt nie pytał, przepraszam. W ogóle Agata chce być... Do roboty, Stuart. ...chora, więc to jest takie... Ona by tylko, oj, mam nadzieję tylko, że jestem w ciąży, a nie oj, mam nadzieję, że nie. No mi zawsze przykro, jak jednak nie jestem. To do roboty! Jest mi zawsze przykro, jak jednak nie jestem. Masz tak niestabilny związek, masz tak niestabilne życie, znaczy jeżeli chodzi o związek ze Stuartem. I tobie jest przykro, jak nie jesteś w ciąży? To nie mi to... Do roboty! Ja chcę, Stuart. No i tego w ogóle nie wycięli, ani niby, o, mój chłopak jest, nie powiem wam, kim jest mój chłopak, ale i tak każdy będzie wiedział, ten, kto jakby będzie chciał się domyślić. Słyszę! Dlaczego oni zawsze muszą piosenki, do których mam dobry sentyment, używać do TikToków? No, ta piosenka wyszła z 5 lat temu, dlaczego je odkopujecie na TikToku? Wytłumaczcie mi. I jakby, no, niszczycie mój sentyment do tych piosenek. Aż tak mini Mike? To jest ona oryginalna? Nie, chyba nie. Nie, to nie może być ona oryginalna. Nie, to nie jest ona. Już ja myślałem, że prawdziwa dziewczyna mini Mike... O, fanpage, no. Myślałem, że prawdziwa dziewczyna mini Mike'a daje, kuźwa, TikToki z hashtag mini Mike. To było takie... Przyszedłem. No ale ewidentnie sam nie przyszedłeś, tylko przyszliście we dwóch i zabraliście dwóch, więc to nie ma sensu. Nie wiem, nie. Jeszcze bluza z TikToka, widzowie, no patrzcie to! Zoomuj tu bliżej, Gumiś, zoomuj! Kuźwa, widzicie to? Bluza z TikToka, ludzie chodzą w tym po mieście bez żadnego wstydu. To pokazuje, jak w ogóle wstydu nie czują. Dziwne. No bo. Teraz czy kiedyś dużo osób mówiło, że rude mi jednak pasują. Jezu, ale ten człowiek jest normalnie jak taki nieśmieszny wujek na weselu, którego po prostu musicie zdzierżyć, bo potem i tak go nigdy nie zobaczycie. I myśli, że jest śmieszny, jak udaje głupka, ale nie jest śmieszny. Nie no, widzowie, ja pierniczę. No naprawdę, z tygodnia na tydzień coraz gorsze są te TikToki. Jesteś moją ulu... Gorsze w negatywnym sensie, w takim, że jest kuźwa coraz bardziej żenująco. Ulubioną psiapsi, chodź na przoda psiapsi. Wyłącz! Idę na... Ponownie, mam wiele pytań, nie mam pojęcia, co chodzi. Lody ekipy, żabce na kod, ekipa na nosi 1, 2, 3. Przepraszam, czy są lody ekipy? Nie ma. A jak podam hasło? A jak hasło? Ekipa na nosi 1, 2, 3. A ile lodów? Dwa smaki. No ewidentnie to jest ustawione, żeby dzieci wchodziły i mówiły ekipa to nosi 1, 2, 3 i pracownicy w żabce mieli jeszcze gorszy dzień, bo dość, że ktoś się pyta o lody ekipy i ich nie ma, to jeszcze dodatkowo napierają, że nie no, a z kodem, no kuźwa, jaki kod, no takie nie. Niektórzy mi próbowali mówić, żebym próbował łapać
podwój, tak tego nie będę. Wow, masz kluczyki. Pamiętam jak dali, bo tego lata nie było mnie. A on się chyba flexuje czy coś, że jest w Audi. Wow, super. Ja pierniczę, jeszcze podwinięte te, żeby patrzcie na bicka. Tak samo kobiety, jak i mężczyźni potrafią być żenujący, jeżeli chodzi o to pseudo bycie seksja, wychodzi po prostu na głąba. Z Pałac Kultury mi się zawsze kojarzył, kurde, że wiecie, Pałac Kultury ładny, wiecie, coś co można wspominać Polskę z tym, że wiecie, Pałac Kultury jest na środku Warszawy i tak dalej. A teraz Pałac Kultury mi się tylko kojarzy z tiktokerami, bo byłem raz w Warszawie i sami tiktokerzy tam siedzą dookoła i no nie wiem, no to jest taki cringe area, że tak to powiem, nie? Obiekt skażenia. Ogółem chcę wam powiedzieć tyle, że życie jest bez sensu. No słuchaj, jakbym był tiktokerem, to też bym sądził, że życie jest bez sensu. Jestem mem. Nie rozumiem fenomenu ubierania okularów w taki sposób. Wytłumaczy mi ktoś? To się mija z celem. No po co ubierać coś, skoro i tak z tego nie korzysta? Ja jestem debilem, jeszcze większym niż oni, bo ja się... Ja staram się zrozumieć tiktokerów, to tak się nie da. Celebrity. Celebrity. Ja pierniczę. Telepipepi. Nie no, poczekajcie, oni nie rozumieją. Sugar Daddy to chodzi o to, że jesteś sponsorem swojej młodszej dziewczyny, wiesz, kamerzysta ma dziewczynę młodszą od siebie o 10 ponad lat, no to o to chodzi, nie, że jest cukier tatą. I chodzi o to, że kuźwa wysypujesz cukier na siebie, no widać, że widz kamerzysty, tak? Kto inny by nagrywał do piosenki kamerzysty, no widz kamerzysty i kto inny by pomyślał, że Sugar Daddy to jest kuźwa wysypywanie cukru na siebie. Też bym ubrał maskę na twoim miejscu, nie przyznałbym się do tego, serio. Za rok będziesz sobie myślał, kuźwa jakim ja byłem idiotą. Tylko tak ekstremalnie. Jeżeli to jest ktoś z twojej rodziny, wejście mu powiedzcie, żeby się ogarnął. Bo jeszcze może z niego ktoś normalny wyrosnąć, ale w takim tempie to nie. No, no! Hot Girl Summer, bycie zakochaną w swoim byłym, co? O to mi chodzi, no bycie zakochaną wy swoim byłym, no raczej nie wy byłym prawdziwym, czyli kamerzyście, bo to był jej prawdziwy były, tylko w Stuarcie, więc ponownie mówi o tym, no. Ja jestem kuźwa ten... Oficjalnie koniec znajomości Arkadio z Natalią. Odszkodowany, więc dlatego z Olą i z Natalią zerwały kont... O to mi chodzi, ja już widziałem tego TikToka, widzowie, ja prywatnie widziałem tego TikToka, rozumiecie? Nie wiem, co się ze mną dzieje, ja jestem zainwestowany w dramy TikTokowe, może dlatego, że nic się nie dzieje na YouTubie w sumie, no. Wydaje mi się, że to jest większy powód, no, bo szukam wszędzie dram po prostu, gdzie można. I a Paulina będzie dalej z nami w Aniołkach, bo do Pauliny nic nie mam, też mi jest po prostu trochę szkoda Pauliny, jak po prostu Ola i Natalia też rozbijają Paulinę, a też tak nie powinno być. Więc sorry bardzo, ale taka jest prawda, więc powinienem się na ten temat wypowiedzieć. Okej. Bad girls na basenie. Jesteście wy basenie. Okej, mniejsze. A dla mnie jesteś cringe, czemu tego nie wymieniłaś? Co, cwaniaku? No właśnie, możesz być kimkolwiek chcesz, a ty wybrałaś bycie cringe'ową tiktokerką, która tworzy muzykę, żeby ludziom krwawiło z uszu. Dlaczego, Marty Renty? Rzucałeś worki w tłum, złapała twoja stara, ale jara, jak nie kumasz, to nara. Ej, dawno temu było to śmieszne, wiecie, przerabianie swoich babci i tak dalej, że wiecie, że byli internetowymi influencerami czy coś, ale to już nie jest śmieszne. Jestem moja łupi, moja Liza. Ej, Monika Kociołek kiedyś jakby normalniej wyglądała. W sensie, no serio, tutaj nawet normalnie wygląda, że to powiem. Einar, co ty robisz? Joki Einar, jestem Marcin de Laxo. Gwiazdy TikToka, widzowie. 188 tysięcy lajków. Gwiazdy TikToka. On, pamiętam, że na Instagramie był dumny, bo powiedziałem, że on jest drugim moim najgorszym TikTokerem. Coś takiego powiedziałem, że najbardziej cringe'owym TikTokerem. I on był z tego dumny. Kumacie, oni chcą. To jest taki narcyz dosłownie, w sensie z YouTube'a, nie? Tylko na TikToku. Jestem tyle od napisania tego i tam był Stuart i że czy chcesz coś z Avon, że to jest śmieszne, tak? Że to jest beka. A ludzie w sumie to pewnie lajkowali tylko dlatego, że to jest Stuart i oni nie wiedzą o tym, że oni są razem, ale no jesteście razem, super, no fajnie.
Dobra, Lexi Chaplin oficjalnie straciła jakikolwiek już szacunek, już nie ma go totalnie, już się nie lubimy i ucieka z grona widzek. Nie, ja ją, akysz. Ona nagrywa TikToki z Michałem Gałą. Michał Gała i Lexi nagrali TikToka razem. No jak ja ją szanować, nie rozumiem. No skamuje na rajstopy, nie podaje danych, masakra. Ponownie stara piosenka, do której miałem sentyment, bo pewna rzecz się w moim życiu stała przy tej piosence i już przestałem mieć sentyment. No, przynajmniej jest już koniec na razie. Kuźwa, ona jak szynka tutaj się zapakowała. Dobra, widzowie, ja spierniczam, zostawcie tego lajka, bo jak nie, to nie będzie już TikToków, a ja bym chciał, bo przynajmniej mam wolne weekendy, nie? Bo jakby to mogę na zapas nagrywać, więc jest super. Miłego dnia ci życzę, widzu, tylko ten, co ma suba oczywiście, bo jeżeli nie masz suba i w tym momencie teraz oglądasz to, to ja nie wiem, co ty robisz, naprawdę, zostaw suba i wiesz, bądź na bieżąco z moimi filmami, coś takiego youtuberzy chyba mówią, nie? Ja nigdy chyba nie prosiłem o suba w normalny sposób. Proszę? Na razie.